Pod ostatnim filmem rozwinęła się bardzo ciekawa rozmowa. Tu wam chciałem to udowodnić. Właśnie zapisuję się do firmy FLS Transport. A dużo punktów, raz, dwa, trzy, cztery, cztery już wypełniłem i teraz wyszło mi. Czy mam jakieś z tych certyfikatów? Minority Owned Business, czyli czy jestem mniejszością, czy jestem weteranem, czy jestem kobietą, właścicielem i czy właścicielem biznesu jest osoba niepełnosprawna. Tu akurat nie ma tej opcji, która jeszcze była, na niektórych są. Wiecie, o co mi chodzi, LGBT, DI, nie wiem ile tam tych liter jest wszystkich, ale często się też pojawia. No i niestety nie jestem żadną z nich i naciskam save and continue. Także tak to wygląda. A nie wszystkie strony to mają, ale bardzo dużo to ma. Dzień dobry widzowie. Wow, ale zimno. Z minus 5. Minus 5 odczuwalna, nie wiem ile, ale bardzo zimno. Ledwo co pick-up zapalił. O Jezu, żeby i na drogę odpalił, bo jest, będę w kropce. Bo jedziemy do tego Amazonu zawieźć ten ładunek, te mokre szmatki dla dzieci. Wow, żeby i na drogę odpalił. Mam dziwne przeczucie, jest bardzo zimno. No nic, jedziemy, spróbujemy. Może się uda. Może żeby się udało, wziąłem se starter jakby co. A może damy radę. Nie ma tak źle. Całe Chicago będzie wiedziało, że Mirek odpala troka. Naprawdę jest bardzo zimno i ciężko mu było, ale odpalił. Ale jeszcze co sobie wziąłem? Wziąłem sobie ciepłej ropy. I myślałem, że jakby nie chciał odpalić, to mu wleję do filtrów ciepłą ropę. Wiecie, o co chodzi? I żeby na ciepłej podjechał, nie? No. Jest fajnie, bo odpalił, ale... Ale siara, fakt. No, no tak dymi, jak dawno dymiły parowozy, nie? Pick-up zaparkowany, trokiem wyjechałem. Jedziemy na to delivery do Joliet. Pochodził z 20 minut, pół godziny, proszę. Zero dymku. I jedziemy. Jedziemy w trasę, jedziemy zawieźć ten ładunek. A w międzyczasie zatankuję choć 200. Proszę bardzo, ani dymka, ani nic. Chodził może 20 minut. No niestety, tak one mają, będą się dymić niestety. Ale zima. Zatankuję za 200 i uciekamy. Proszę bardzo. Jak osobówka. Wow. Patrz tu, jakie się zrobiło zjawisko. Kurwa na palce. Normalnie takie jak te fale na oceanie. To jest duże, na palec. To na pół palca. Zatankowałem za 200 i no, bo naprawdę jest tak zimno, że się mi tu nie chce, kurde, siedzieć. Przypatrzcie się na temperaturę. Przejechałem już trochę i... Tutaj temperatura w ogóle do góry nie idzie, jak stoi. On dopiero idzie, jak się jedzie. Także ja dalej ogrzewania w trochu nie mam. Ale teraz już zaraz wjadę na highway i za 5 minut już będzie ciepłysinko. No, robię książeczkę i uciekamy. No i tak, wjechaliśmy na autostradę. Temperaturka już jest piękna, 180 stopni. Tu ciepełko bije, można jechać. Pusta autostrada, także problem jest jeden.
wszędzie w Amazonie szybko rozładowują, naprawdę. Byłem już chyba w 10 i godzinka rozładowany, a ten Amazon, co jadę do niego, ma 2 gwiazdki i jak czytałem reviews, to wszyscy mówią, że od 6 do 8 godzin. Także nie wiem, no mam nadzieję, że to jakoś szybko mi rozładują w niedzielę, no ale jestem przygotowany na długi rozładunek. Przyjechałem. Tam za tymi trailerami, tam jest taka budka. Tam się meldujesz. Pani kazała, zameldowałem się, kazała wynawracać. I tutaj jest taka kolejka. I kazała mi tu stać. Będzie dzwoniła do mnie, jak dostanę numer drzwi. No i tak, no i czekam. Czekam już sobie tu chwilkę. Temperatura już spadła do 150. Ale grzeje ciepełko fajne. Także już teraz będzie grzało i no, że no po prostu on jak stoi, to temperatura idzie na dół. No tak jest, no. Ale już w dzień ma być 20 stopni, a następny cały tydzień już na plusie. 12:32. Ja tu byłem o 8 rano. Pani zadzwoniła, że mam drzwi. Super, super. Jedziemy do drzwi. Drzwi 126. Biedne chłopy, te tu chłopy stałe, jak ja tu przyjechałem. Spodziewałem się tego, bo reviews tak pisało, że siedzą tu ludzie po 12 godzin. No i co jeszcze pani powiedziała? Że nie muszą się tu zatrzymywać. Mogę jechać w tej budce tutaj. Także jadę. Stanę na stopie. Mamy drzwi 126. Te tu pierwsze. Wycofnąłem, ale na pewno jest dobrze, ale sprawdzę, bo nie ma tu na tych drzwiach tej gumy. Widzicie? Tu nie ma gumy, taka jak tu guma. I trochę tych drzwi nie widziałem za dobrze. Nie widziałem ich tak jak ta widzę. Wiecie, o co chodzi? Tu nie było widać tak bum. A jest okej. Guma jest i no upierdalona. O. To już nie nasz problem. I teraz się muszę odpiąć. I jadę do... I idę do drugich drzwi zanieść papiery. No okej, okay, odpiąłem się. Tutaj jest trailer. Zaniosłem papiery tam, gdzie kazali mi zawieźć papiery. No i mówią, że będą dzwonić, jak skończą rozładowywać. Zadziwi mnie to, bo byłem już naprawdę w niejednym Amazonie. Jakoś to jest bardziej zorganizowane, tak. Wjeżdża się, melduje się, drapujesz. Godzina, 2 godziny to max, jest rozładowane. Tutaj to jest strasznie tak jakoś, nie wiem, opornie to idzie. To jest 1 godzina, jestem tu od 8, nie? Najpierw ja się przygotowałem na długi dzień, to ja wiedziałem, ale no, ale opornie im to tu idzie. Dziwi mnie to. No ale w środku, no nie ma się co dziwić. Niedziela, też im się nie chce robić. No mi się też nie chce, nie? Nic, jedziemy dalej. Jedziemy, tu jest niedaleko Truck Stop, zjemy. Zjem sobie coś. Wezmę sobie coś zimnego do picia. No i przyjechałem z powrotem tu na ten parking. Kupiłem sobie 5 skrzydełek. Ostrych. $9. $9, kawa $3 i Monster 3. Także wyszło z podatkiem. Kurwa, no $20 dałem i resztę pani wydałem. No, także no,
życie w Toroku jest drogie. Na zwykłym CPN-ie byłoby o połowę taniej, podejrzewam. No ale na zwykłym CPN Torokiem nie wjedzie. I tu jest problem. No ale jest ok. Czekamy na telefon, aż rozładują i wracamy do domu. Już wziąłem następny ładunek na jutro. Bardzo bliziutko też z domu i niedaleko jadę, 40 mil od domu, także może mi zejdzie pół dnia, może więcej, ale dość dobre pieniądze, także jest ok. Druga godzina, zadzwonili, że jest gotowe. Nie ma źle. Myślałem, że będzie gorzej. Znaczy jest chujowo, bo od 8, ale byłem przygotowany na dłużej. Jestem rozładowany. Kurwa mać, drugi raz już się mi drzwi otworzyły. Muszę coś tu zmienić. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Tu jest taki haczyk. A te się mi otworzyły przy wyjeździe. Chwała Bogu, że już byłem na prostej. Jak to zauważyłem. Wiecie, przy hamowaniu, a byłby tu drugi trog, no to jeb. Mógłbym go pierdolnąć. Po co te tu bajfory mi tu zostawili? Tam kartony, ale to nic. U nas na jardzie jest dumpster, to się wyrzuci do dumpstera. Bo jutro jedziemy na pick-up. Pick-up i delivery. Pick-up bardzo wcześnie rano. A delivery mamy zamknięte. A delivery mamy przed południem, chyba o 11 rano. Zobaczcie się, jakie wszystko osolone. To białe, to wszystko szyn. Patrzcie tu. Wszystko sól, ale to jeszcze tylko dwa dni, bo wtorek, środa i czwartek mamy deszcz, także umyję go, będzie umyte fajnie. No i teraz wiecie już, dlaczego wszystko w Stanach jest zardzewiane. Tak to kurde, wszystko solo. Idę sprzątnąć trochę trailer. Pamiętam, że wczoraj miałem tu jakieś tu bajfory, nie? Jakieś deski tu mi zostawili. O, takie. Jestem na miejscu. Podejrzewam, że tam będę wjeżdżał do tamtych daków. Popatrzcie, jakie to fajne. Ławka i na ławce takie coś. No nic, idę się zameldować, że jestem, ale tu nie widzę nic out. Pewnie zaczynają dopiero od 8, tak jak jest appointment. No nic, uwidzimy. Idę zapukać na drzwi, uwidzimy, co się będzie robić. Tak to jest tutaj. Tylko, że od 8. Tak jak appointment o 8, to kazali mi wrócić o 8. Jeszcze nie ma nikogo, ani tych widłowych, co jeżdżą na wózkach, ani nikogo. Także czekamy. No był tam chłop, pościągał te łańcuchy, co tam trzymały. Kazał mi się zameldować, zameldowałem się i ma mi przyjść SMS, co mam dalej robić. Także czekamy na SMS-a. SMS przyszedł, cofnąłem do drzwi, no i zaczęli ładować. Myślę, że to dość szybko pójdzie. Mały warehouse'ik to. Oni się przeważnie uwijają. I z tym ładunkiem jadę 40 mil do miasteczka Wheeling, też bardzo blisko, i tam na 11 mam być na rozładunek. No i resztę nie wiem, resztę czy jeszcze pojadę dziś gdzieś, czy nie, czy może na jutro coś już wezmę, uwidzimy. Uwidzimy, jak długo tam będą rozładowywać, to jest też. No i tak, ja już jestem załadowany. Załadowali mnie czosnkiem w proszku. Jest jedna rzecz, której nie lubię. To to, że już mnie dziś nikt nie załaduje. Bo ten czosnek strasznie śmierdzi. Mam taki specjalny w aerozolu w puszce nośpray, co można popsikać po podłodze i to zaraz przechodzi ten zapach, albo po prostu się sypie kawę. Kawę zmieloną się sypie delikatnie i
i też ten zapach a znika po prostu. I tak trzeba będzie zrobić, bo no bo trailera otwartego nie zostawię na noc, bo dawno zostawialiśmy trailery otwarte i to też wywietrzało i no że teraz ma dwa dni padać deszcz. Także nic z tego nie będzie z otwierania, bo mi zaleje trailer. Ale to taki problem to nie problem. Najważniejsze, że ładają ładunki i robota jest. No i w miarę jakoś płatne, nie? No i co, patrzyłem na komentarze. Kilka osób. Dobrze zgadło. Edelweiss to jest szarotka. Kilka osób napisało szarlotka. Nie, szarlotka to jest takie ciasto. U nas w górach było. A szarotka to jest kwiatek. I drużyna w Nowym Barku była szarotki. Pod hale Nowy Targ się nazywało szarotki. No i dzięki jednemu widzowi się też dowiedziałem, że to był oddział. A Wehrmacht miał taki oddział specjalny strzelców alpejskich. I nawet polski kanał Urbex History miał film o tym. Ciekawa rzecz jeszcze jedna. W jednym z filmów ktoś mi napisał, jakie były moje pierwsze... jak się zaklimatyzowałem w Ameryce i jakie były moje pierwsze takie... nie pamiętam dokładnie, jak on to napisał, ale chodziło o to pierwszy mój taki szok, co mnie najbardziej zdziwiło, a co mnie najbardziej miło zaskoczyło. No i co mnie zdziwiło, dużo rzeczy mnie zdziwiło i zaskoczyło, ale jedna rzecz, co mnie zdziwiła, to przyjechałem tutaj, nie, w 94, i poszłem od razu do liceum, nie? Skończyłem 8 klasę, poszłem do liceum, no i zacząłem. No i w szkole, jak to w szkole, zacząłem poznawać różnych ludzi z różnych miejsc w Polsce, nie? No bo już jakby nie było, chodziłem do takiej szkoły, co było nas 600 Polaków. Do Marii Curie Skłodowskiej High School. Tam nas było 600. Tak, 600, albo 400, już zapomniałem, ale dużo nas było. No to na początku każdy, nie, zapoznajesz się z ludźmi, poznajesz nowych kolegów, no i co było śmieszne z tymi szarotkami, z tym hokejem, jak już zaczął się, no wiecie, o co chodzi, poznajecie się ludzi, no i macie różne tematy, nie? Co mnie zaskoczyło, że w Polsce nikt hokeja nie ogląda. Prawda jest taka, w Nowym Targu oprócz tego hokeja to tak za dużo rzeczy nie było. A w latach 90. no to by Podhale było mistrzem Polski dużo razy. I tak człowiek żył tym, nie? Już 8 klasa była, no to chodziłem na mecze i tak żyłem tym trochę. No i tu jak się ten... poznałem już kolegów nowych, no to mało, no prawie nikt nie ogląda hokeja. Tu górale z bliska, wszyscy skoki. Niektórzy żużel, niektórzy koszykówkę, niektórzy siatkówkę, niektórzy pływanie, niektórzy ciężary, piłka nożna. A jeden chłop nawet z Rzeszowa, taki Janusz, mi powiedział tak, on chyba albo ze Stali był, wiem, że on żużel oglądał. I on się mnie pyta tak, a to w Polsce jest liga hokejowa? No i to takie właśnie o tych szarotkach, że pierwszy taki szok, nie szok, no taka... Tak się dziwnie poczułem, że to Polska nie żyła tak, jak ja tym żyłem, o. No i nie wiem, czy to takie ciekawe teraz, jak już to powiedziałem, ale takie coś przeżyłem i tak... Nie mogło to do mnie dotrzeć, że... No, że... Nikt prawie z moich znajomych nie oglądał, nie śledził hokeja. 50% piłka nożna, no a resztę 50% to takie żużel, siatkówki, koszykówki i różne inne sporty w Polsce były. No i jestem. 40 minut jazdy. Byłem tu dużo razy. Byłem tu dużo razy z deliverami i z pick-upem. Także idę się zameldować.
No i może mi dadzą drzwi. Jestem godzinę przed czasem, także nie wiem. No uvidzimy. Właśnie się zameldowałem. Nie mają dla mnie drzwi. Pani wzięła numer telefonu. Będzie dzwonić, jak będą wolne drzwi. Mam podjechać tam koło tego zielonego kosza. Sprawdzi mi plombę i da mi drzwi. A ja w międzyczasie idę szukać jakiś ładunek. Wygląda na to, że mnie wezmą wcześniej. To może jeszcze dzisiaj bym coś szczelił, ale się mi nie chce. Nie, że się mi nie chce, no ta mrzawka mnie... Ślisko jest, jest ślisko. Jest mróz, jest mrzawka i wszystko marznie, droga marznie, jest śliska. Patrzcie na to, to wszystko jest lód. To jest lód. I tak jest na drodze. Tak jest na drodze też. Także, no jechało się ok. Ale już ma temperatura spadać. Co 2 godziny stopień czy 2 i po co mi się stresować, jeździć po śliskim, po lodzie. Chyba pojadę do domu i no. Ale sprawdzę ładunki. Jakie są, ile płacą i może coś wezmę. No widzę. Zobaczcie się, co Pepsi robi. Dała 5 ładunków. 200 mil za $800, 200 za 800, 228 za 1000, 205 za 800. Dużo ludzi dzwoniło, to je skasowali i wrzucili je nowe, zaraz wyżej. Ale już patrz, jakie ceny. 200 mil 650, 210 550, 207 700. Już opuścili cenę, bo było dużo chętnych. No takie to jest. TQL z Naperville do Portage 66 mil za 400. To bym mógł strzelić dzisiaj. TQL, oni mnie ładują, oni już by mnie mogli załadować. No ale na razie nie bukuję nic, bo nie wiem, za ile te drzwi dostanę i nie wiem, jak długo tu zejdzie. Ja myślę, z tego co pamiętam, to tu chyba było raz, dwa. Chyba było szybko, no ale ci tu już siedzą chwilę. No widzimy. Także szukam dalej. Pani zadzwoniła, kazała cofnąć do drzwi, co cofnąłem. Kazała odpiąć powietrze od przyczepy i zanieść jej klucz. No to i zaniosłem klucz. A pani nie wie, że ja mam drugi. I trzeci, i czwarty. Także dalej klucz mam, radia słuchać, czy okno otworzyć. No, dobrze mieć jest drugi klucz. Właśnie nie wiem, często tak, nie często, ale zdarzają się takie właśnie magazyny, że chcą po prostu klucz. W Indianapolis też był jeden taki, ale wtedy jak były te mrozy, to pozwolili grzać auto, także kluczy nie brali, ale jak jest normalna pogoda, to biorą zawsze. Jak odpiąłeś linię jak odpiąłeś powietrze od naczepy, to przecież też nie pojedziesz, nie? Oni i tak zawsze zakładają taką blokadę, żebyś go nie zapiął. Także nie wiem, po co ten klucz oni chcą, no ale jak chcą, niech mają. No i tak, ja już rozładowany, nic nie brałem, nic nie szukałem, a weszłem tutaj do naczepy no i nikt mnie nie załaduje, to ja wiem o 100%. Ja już to przechodziłem, tak śmierdzi czoskiem, że ubrania mi śmierdzą czoskiem, tyle co weszłem do środka. Także jadę na jardę swoją, mam dzisiaj jeszcze trochę do roboty, bo tutaj pani co mi z papierami robiła, muszę jeszcze podjechać. Tam mam parę rzeczy do zrobienia i będę coś szukał na jutro. No a z wami się już pożegnam. Wydaje mi się, że już będzie nakręcone z 10-12 minut do filmu. Także widzimy się przy następnym. Trzymajcie się i cześć.